Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku raportu o stanie korporacji. Tak nie było nas długo i się wszyscy upominali, były pytania, czy grasz jeszcze wiwkę i tak dalej. Tak, grałem jeszcze wiwkę, aczkolwiek rzadko, bo nie było czasu, a poza tym pływałem statkami, i tak dalej, i tak dalej, natomiast bardzo, e, znaczy bardzo dużo się rzeczy zmieniło w ciągu ostatniego, ha, półtora miesiąca. Dobra, powiedzmy, że prawie dwóch, bo to Ostatni raport z tej korporacji był gdzieś na początku września, a teraz mamy początek listopada. No to powiedzmy, półtora miesiąca, jakie dwa miesiące, szczegóły, dzisiaj jesteśmy i bardzo ważne informacje na początek. Jeżeli ktoś przespał wszystkie moje wcześniejsze opowieści, skrypty pod tytułem Kupujcie Plex póki tanio, no to przespał, bo w tym momencie cena Plexa, tak jak o tym mówiliśmy, że jest tanio i będzie powoli rosnąć i rosnąć i ciężko powiedzieć, co się będzie działo, no to w tej chwili Plex stoi już po 3 miliony za sztukę. Jeszcze w zeszłym tygodniu ktoś mi mówił, że jest 2,6, 2,8. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, to już jest. 3 miliony, więc tak, cena jest najwyższa od roku, nie jest to jeszcze najwyższa, najwyższa cena za sztukę pleksa, jaką widzieliśmy, 4,2, 4,5, jakoś tak, no ale powiedzmy sobie szczerze, od 3 milionów za sztukę do 4 milionów jest bliżej niż od 2 milionów za sztukę, prawda? Zdecydowanie, dlaczego taka e, dziwna cena? Powiem Wam szczerze, też nie mam za bardzo pomysłu. Bo e, żadnej specjalnej wojny chyba w tej chwili nie ma. E, może ludzie przestali kupować i, i, cena, e, i cena zaczęła spadać albo coś. Może, tak patrząc po ilości, było dużo, dużo, dużo. Nastąpiło jakieś gwałtowniejsze wykupienie. I może wszystkie takie pleksy się skończyły, ciężko by powiedzieć, nie mam zielonego pojęcia dlaczego tak się stało. Faktem jest, że e, abonament IWC w za walutę w grze zdrożą. Jeżeli chodzi natomiast o ceny minerałów, tutaj właściwie się można wyluzować, bo nic specjalnego się nie dzieje, e, trochę podskoczyło, trochę zawirowało i już jest wszystko po staremu, w porządku, ci którzy mieli e, farmić, farmią, dalej ceny powiedziałbym, że o ile nie są na podobne poziomie, to nawet niektóre nawet zaczęły spadać, e, dlaczego? się nic nie dzieje, dlaczego ta cena nie zwyżkuje, no bo pewnie dlatego, że nie ma wojny, a przynajmniej żadne słuchy biedy nie doszły, żeby coś się szykowało. Jeżeli natomiast chodzi o całą resztę rzeczy lodopochodnych, kamieniopochodnych, tutaj też już najwyraźniej popyt na paliwo nie jest taki duży i ceny zaczynają się korygować. Tak, przy wielkiej zwyżce chyba muszę się pozbyć swoich zapasów, póki jeszcze są cokolwiek warte. Bo jak fajnie widać na wykresie strontu, zdecydowanie cena leci na ryj, natomiast ilość w obrocie skacze i to gwałtownie, czyli zdecydowanie ktoś się pozbywa dużej ilości zapasów. Raporty, poprzedniego, raportu ekonomi, poprzedniego raportu ekonomicznego nie poruszę, bo w sumie nie zauważyłem tam nic ciekawego, więc się nie dzieje. Następny dopiero za kilka tygodni, może w następnym raporcie ostatniej korporacji przed końcem roku coś tam będzie lepiej widać. Domyślałbym się, że trendy są dokładnie takie, jakie były, czyli e, chociażby Mineral Price Index leci na w tej chwili, e, bo, no, bo to widać mniej więcej po markecie, jak to wygląda i na pewno się to odbija na ogólnych statystykach. E, kto najwięcej farmii? Myślę, że tutaj się też nic nie zmieniło. Może Delf zacznie wracać z powrotem na pierwsze miejsce krabienia, a to może dlatego, że została dodana nowa struktura do grzy? Ej, do grzy, do gry, tak zwany wabik na wabik na Dron Swarmy. Nie do końca wiem jak to działa nie do końca rozumiem o co chodzi podobno się kotwicza jakąś strukturę i zlatują się do niej drony i można do nich strzelać i się je farmi na podzespoły które są potrzebne w nowym drasty czy coś tam coś tam coś tam. Natomiast mechanika działa tak super fajnie zaraz po wprowadzeniu że już w tej chwili mamy publiczne ostrzeżenie o eksploicie i jeżeli Będziecie farbili w sposób, który CCP uznało za e, niefajny, czyli przez kotwiczenie z struktur w miejscach, do których bodajże z tego co pamiętam co czytałem w tym blogu, do których nie można się warpnąć bezpośrednio na strukturę, czyli w plexach, pocketach, jakichś sajtach z gate'ami i tak dalej czy nawet w okolicach ESS-ów bo te wszystkie wymienione lokalizacje sprawiają, że nie możecie warpnąć się na statek nie możecie warpnąć się na beacon, nie możecie warpnąć się na gracza, na sygnaturę, tylko zawsze lądujecie na drabince w stałym miejscu albo przy jakimś innym beaconie, a nie na a nie na tym ustroju do, do bańcenia dronek. No i CCP uznało, że to jest not cool, to jest trochę przesada i ludzie się za bardzo, za bardzo poczuli pewnie robiąc takie numery i jest w tej chwili exploit i, i się skończyło. Natomiast co się zaczęło? Zaczął się, znaczy zaczął się. Październik zaczął się już właściwie, się skończył, natomiast idzie listopad. W związku z tym wystartował tegoroczny, tegoroczny event. Crimson Harvest. Jeżeli chodzi o Blind Raiderów, również w trakcie logowania jesteście w stanie zgolić nagrody jak co roku, czyli skill pointy, boostery, różne śmieszne rzeczy. No i przede wszystkim bardzo fajne skórki na wasze statki: takie nazwijmy to żółto-żółto-tytanowo-czerwone. Jeżeli chodzi o kontrast i kolorystykę, są bardzo ładne, natomiast nie na wszystkich statkach, wbrew pozorom, wyglądają dobrze. Przynajmniej z tego co widziałem. Jeżeli chodzi o takie kadłuby, jak na przykład właśnie ten Omen, w tym momencie wygląda zdecydowanie lepiej niż na Karakalu. Ale że o gustach się nie dyskutuje i rozdają je za darmo, no to jeżeli chcecie, żeby wasze statki fajnie wyglądały, to jak najbardziej polecam się logować. Jeszcze dużo ich zostało, całe 10 dni. Do Formienia również są eventowe sajty, ale powiem szczerze, że ja już od dawna nie, nie uczestniczyłem aktywnie w tych eventach. Po prostu czuję, że są przekombinowane i nawet mi się nie chciało ani razu od jakiegoś czasu już po prostu nawet wydokowywać ze stacji. A dla tych, którym się nie chce wydokowywać ze stacji i siedzą na przykład tak jak ja tutaj swoją postacią do handlowania blueprintami w GTA 4.4 dobra wiadomość, ponieważ CZP najwyżej stwierdziło, że podatki są za wysokie i będą wprowadzali jakieś zmiany. Teraz podatek nie będzie stałą wartością, tylko się będzie naliczał dynamicznie od czegoś. Realnie Myślę, że podobno, przynajmniej takie, którzy twierdzą, że te kilka procent więcej kasy zostanie u Was w portfelu i dzięki temu będziecie w stanie więcej zarobić. I A jak wszyscy wiemy, więcej pieniędzy to więcej statków, które można kupić i w większej ilości statków spaść. Więc chyba to jest dobry pomysł. Szczerze powiedziawszy, Uf, jakoś mi nie przeszkadzały podatki, aż takich wściekłych obrotów i takich wściekłych marży nigdy nie musiałem walczyć, żeby specjalnie się, żeby specjalnie wyjść do przodu. Jeżeli wychodziłem na zero, zawsze i tak byłem szczęśliwy z tego powodu. A powodów do szczęśliwości może być kilka przynajmniej, ehm, oprócz tego, że ehm, wyżej wspomniane eventy, rozdawanie skórek, skill pointów i tak dalej i jeszcze inne, dziwne, ciekawe zmiany na horyzoncie plotki krążą, o których nawet nie za bardzo jestem w stanie, znaczy mogę. myślę, znaczy, że mógłbym, jakbym wiedział cokolwiek więcej. Natomiast ostatnio od na CC odbył się pierwszy od dość dawna e, mass test i powiem szczerze, jak przeczytałem o nim newsa, Powiedziałem, o, CCP coś kombinuje, e, natomiast teraz jak y, postanowiłem nagrać w końcu raport o stanie korporacji, to nie mogę tego newsa znaleźć i nawet nie jestem pewien do końca o co chodziło, więc y, coś się dzieje. Natomiast przechodząc do naszego ulubionego segmentu o PvP, e, no to tutaj nawet udało mi się nagrać trochę materiału z różnych dziwnych y, walk i sytuacji, które nasza korporacja... Z którymi nasza korporacja się spotkała. No i pierwszą taką dać dobry, mógłbym powiedzieć, że był mój chrzest bojowy w Heronie. Chłopaki mnie namówili, żeby kupić bojowego Herona i polatać, i pobejcić, i postrzelać do nupków. I pierwszym, pierwszym zadaniem było z Heronowe zblobowanie wszystkiego, co spadnie nam na grid. No i efekt był taki, że świetnie mi poszło. Poleciałem do JITY kupiłem Herona, wróciłem do Warphola, pierwszy Warp i od razu pod ekspedycję do Jity z powrotem, po kolejnego Herona. Za drugim razem już było trochę lepiej, bo tym razem nie spadłem już za darmo, natomiast y, udało nam się strącić e, Legiona, strategii cruisera Techu III e, frakcji amarskiej, który po prostu nie docenił naszej siły i potęgi i naszych Herodów i Hekat i innych rzeczy. W momencie, kiedy y, zorientował się jaki, jaki potworny błąd popełnił, wezwał na pomoc, przyleciał kilka dodatkowych tetruje, command shipów oraz logistyka. Niestety dużo mu to nie pomogło, ponieważ skończyły mu się punkty hula. Dobra, za chwilę będziecie workić. Skakać już? Nie? Jeszcze Jak? nie. Jeszcze nie. Dobra, ten gu punkt, ten gu punkt. Skakać, skakać, Dobijajcie, dwa kilometry, kilometry mam go. Szybko, 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 szybko bo obrywa mocno. Drive. Jest punktowane tęgu. Przypominam przejściu sharpshootera. Tęgu, punkt. To co, Kari? Na 500 i orbito. No. Znaczy, tfu, w miejscu. On się skupił na mnie, on się skupił na mnie. A, podejdę go na zero i Ale ja pufnę, ja niestety pufne. No to było wiadomo, że tu. Masz skrama. skrama i dwie siaty. To samo Ale schodzi ładnie, ładnie Idzie Iasta Łabację Jaję bez rozkazu Oszedł Polutuje? Macie miejsce ja nie mam. <noise> Wszyscy załadowali. Oufu 100 milionów. A, slasza nie mamy. Innym razem udało nam się sprowokować atak na e, nasz e, absolutnie niewinny e, i wcale nie podejrzany transport e, wylatujący z Wormhola do Hajseka. I również rzuciły się na nas wtedy te trójki. To znaczy, pułapka była doskonale zastawiona. Czytaj my wpadliśmy w doskonale zastawioną pułapkę. Krótka piłka. Transport został zauważony, że lecimy do Highseca i że za chwilę wracamy. Natychmiast została zaparkowana w, w strategicznej odległości od hola Sabra, która tylko czekała na sygnał od zwiadowcy, kiedy będziemy przeskakiwali na drugą stronę. I jak tylko zobaczyła aktywację, dała znak. Sebra się wykluczyła, rozstawiła manię i nasz biedny transport wpadł w sieć. Prawie 100 kilometrów od naszego domowego hola. Nasz niewinnie wyglądający transport natychmiast otworzył ogień z broni rakietowej do wszystkich sił przeciwnika, uwiązując ich w walce i pozwalając reszcie floty zdobyć przewagę na gridzie dzięki czemu upowalowaliśmy kolejne dwie te trójki. Ale żeby nie było zbyt pięknie, mieliśmy również bardzo solidną wtopę podczas walki z bardzo dużą flotą przeciwników, dobrze zorganizowaną flotą i w tym przypadku była to walka o cytadelę. My atakowaliśmy, oni się bronili, no i wyszło na to, że ich, ich flota była wiele lepiej zorganizowana niż nasza. I po prostu dostaliśmy solidny łobot, musieliśmy się w podskokach wycofywać. Na zakończenie mogę powiedzieć, że troszkę sprawdza się to, co powiedziałem kilka raportów o stanie korporacji temu, kiedy to padła informacja, że już wkrótce w momencie kiedy spadniecie statkiem techu III, nie będziecie już tracili skilla. No, i tam jeszcze jakieś pierdoły, jeżeli chodziło o klołka. Eee, powiedziałem wtedy coś w stylu, że być może zobaczymy, że się zmieni beta. Wszyscy będą chętnie latali te trójkami. Tak to się w tej chwili dzieje. Cena tetrujek wzrosła, ilość ludzi, których spotkamy w wormholmów, w T-trójkach również wzrosła, i prawdopodobnie niedługo my też będziemy chcieli latać tetrójkami, trójkami. Jak tylko większość naszych pilotów. Będzie już posiadała odpowiedni zestaw umiejętności, żeby w taką tę trójkę wsiąść, jak i pieniądze, żeby taką tę trójkę utrzymać. Bo powiedzmy sobie szczerze, najtańsza T-trójka to jest kilkaset milionów, ale taka solidna, z którą nie będzie wstydu się pokazać na dzielni, o ile nie spadniemy w trzy sekundy przez własną głupotę, no to jest już około 1 miliarda. Więc do zobaczenia w kolejnym raporcie o stanie korporacji. Muszę lecieć farbić. Cześć.